Dzień dobry. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Barlinka, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. W dniu dzisiejszym obchodzimy 80. okrągłą rocznicę powstania warszawskiego. Serdecznie wszystkich zapraszamy tutaj w imieniu pani burmistrz Barlinka Bernardy Lewandowskiej, pana Krzysztofa Wolskiego, prezesa Związku Kombatantów oraz Związku Dzieci Wojny, również mojej osoby. Zapraszamy wszystkich tutaj, aby o godzinie 17, o godzinie W, stanąć tutaj i oddać cześć tym wszystkim, którzy walczyli w powstaniu, którzy oddali swoje życie za Warszawę i za nas wszystkich, dzięki czemu możemy dzisiaj tutaj żyć w wolnej Polsce. Musimy o tym pamiętać każdego dnia. Oddajmy im dzisiaj cześć. Cześć i chwała bohaterom. Również chciałbym powiedzieć, że po godzinie W, gdy rozlegną się dzisiaj syreny, kilka słów do Państwa również wygłosi nasza pani burmistrz Bernarda Lewandowska. Po jej słowach udamy wszyscy się na skwer marszałka Józefa Piłsudskiego i tam złożymy wiązanki kwiatów oraz znicze, aby uszanować tych wszystkich powstańców, którzy walczyli. Dziękuję bardzo. Do 3 października przez 63 dni młodzi ludzie walczyli w celu ratowania suwerenności, kształtu granicy na wschodniej stronie Polski, obrony przed najeźdźcą z dwóch stron kraju, ze wschodu i z zachodu. 1 sierpnia o godzinie 17, znano jako godzina W, z niesamowitą odwagą i determinacją uczestniczy tego heroicznego zrywu rozpoczęli walkę z wrogiem. Walkę o wolność i niepodległość. Pamiętamy o tym szczególnie dziś, bo wolność i niepodległość nie są nam dane raz na zawsze. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, bo w tych czasach to bardzo ważne przesłanie. A teraz zapraszam Państwa razem z delegacjami do złożenia kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego. Dziękuję bardzo. Za Twoim przelażą Polski,
miłość jej do Polski, za to im przewodzi.